Dzień dobry. Wszystkim powiem dzień dobry. Serdecznie witam. Hello, good morning. I'd like to welcome you to Osmond's Hall. Bardzo uprzejmie. Please have a seat. Bardzo mi miło, że możemy jako miasto i jako prezydent gościć Was w naszym mieście Olsztynie. It's a great honor to have you here in Olsztyn, me personally as well. W mieście, jak zapewne wiecie, partnerskim naszego miasta Wojewódzkim. As you well know, partnership city. Gdyż po raz pierwszy ja osobiście miałem przyjemność wraz z panem dyrektorem, którego zapewne poznaliście, Wydziału Promocji gościć w Chinach i w miejscowości, w waszym mieście Weifang, 2 lata temu w kwietniu. I had the pleasure of visiting your partnership city Weifang with the director 2 years ago. Dzięki nawiązaniu tego kontaktu, rozmów z władzami waszego miasta, wspólnie doprowadziliśmy do podpisania umowy o współpracy, którą podpisaliśmy w ubiegłym roku, w roku 2017. Thanks to our partnership, we were able to sign an agreement of partnership between our cities and in the year 2017. W międzyczasie od tego pierwszego mojego pobytu mieliśmy możliwość nawiązania kontaktów już takich bliższych, zarówno ze strony naszego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, bo w pierwszym tym wyjeździe również uczestniczył nasz prorektor, pan profesor Garnowicz, jak i kontaktów szeroko rozumianych, kulturalnych i związanych z młodzieżą. Since then we were able to make our relationship stronger in many aspects, both cultural, scientific, via University of Warmia-Mazury. Cieszymy się z tego, że ta współpraca nasza rozwija się, że, tak jak powiedziałem na wstępie, możemy również Was gościć. I jestem przekonany, że zaowocuje to dalszymi kontaktami, jak i współpracą w różnych obszarach funkcjonowania naszych wspólnot samorządowych, czyli naszych mieszkańców i naszych miast. We are happy and glad that our relationship between our partnership cities is growing stronger and we hope for even stronger relationship in the near future. Jesteście już, z tego co mi jest wiadomym, kilka dni w Olsztynie, bo trzeciego, tak na stopie trzeciego przyjechaliście do Olsztyna, a więc troszeczkę zapewne mieliście możliwości poznania naszego miasta. Ja kilka słów jeszcze na ten temat powiem, jak i również wiem, że byliście poza miastem wczoraj, chociażby w Gdańsku i na Westerplatte. You've had a few days, you've been to Olsztyn for a few days now, as well as your short brief trip to Gdańsk. I hope your experience is well. Yes. Yes. Nasze miasto jest to miasto z historią 665 lat, ponieważ zostało założone w 1353 roku, a więc dzisiaj jest to dokładnie 665 lat, od kiedy Olsztyn po jego założeniu się rozwija. Our town was founded in 1358, exactly 665 years ago. Małą przerwą w latach 1517-1521
który również w ubiegłym roku, tak, panie Krzysztofie, oczywiście pan dyrektor wraz z naszym dyrektorem Obserwatorium i Planetarium Astronomicznym wraz z pewnymi przyrządami astronomicznymi w WaveBank, pokazując, czym zajmował się Mikołaj Kopernik, będąc oczywiście i pracując w Olsztynie w tych latach, o których tutaj wspomniałem, ponieważ Mikołaj Kopernik jest tą osobą, która znana jest w świecie z tamtego okresu czasu, dlatego że jest związany po prostu również swoim życiem z Olsztynem. O nim mówimy, do niego wracamy, jego historię i naszą historię miasta z nim pokazujemy. I hope you will visit our castle in the old town, as well as the Museum of Warmia Mazuria, as well as get to meet some of more important figures in the history in Austria, namely Nicholas Copernicus, the famous astronomer. You may well know him from Mr. President's visit in your town, where scientists showed you some astronomical devices used by Copernicus himself during his time. Nasze miasto, jak zauważyliście, z którego jesteśmy dumni, tak samo wy jesteście zapewne ze swojego miasta, pięknego miasta, bardzo czystego miasta, w którym, jak wcześniej wspomniałem, miałem możliwość być i poznać ludzi i również władze miasta, jest stolicą województwa, nie tak dużą, znacznie mniejszą jak same miasto Weifang, ale jesteśmy miastem, stolicą regionu Warmii i Mazur, a więc tysiąca jezior, ponieważ tutaj na północnym wschodzie Polski, w tej części mamy wspaniałą przyrodę, wspaniałe jeziora i możliwości, no, na pewno również atrakcyjnego spędzania czasu rekreacyjno-turystyczno-sportowego. Happy to give them and we think it's very good. And our courses are very awesome. We all like it, such as sailing lessons and Polish lessons. I think it is very great. And then I think we are the messengers of a cultural exchange between China and Poland. I hope that Chinese and Polish Weifang and Austin and Poland and China will form more closer friendship in the future in many ways, such as culture, astronomic, history, and many ways, I think. And I think we have learned many things from Austin's history. I think it's like a giant. There are many words have taken place here, but all they just stand here and with courage, faith, confidence, and kind. Many of Polish are very polite, and they are very warm. They give us very, very warm welcome, and everything. Can I stop you here? Izabela opowiedziała trochę o swoich doświadczeniach dotyczących jej pobytu w Olsztynie. Póki co ona, jak również inni członkowie delegacji, są bardzo zadowoleni, bardzo ciepło wspominają rozmaite kursy, w których brali udział. Kursy kulinarne, kursy żeglarstwa, kursy języka polskiego. Wspomniała również o konieczności zacieśniania więzów między Polską a Chinami, między Weifang a Olsztynem. Żeby to była współpraca oparta na pewności siebie i na odwadze i mądrości. Mm-hmm.
Keep going. And then we have some the great field of Mabam and Mazuri. They have take place some festivals, and we have taste many traditional food and food. It tastes really delicious, I think. And then I want to say we are all very happy to come to Poland, and that's all. Thank you. Izabela również wspomniała o festiwalach, w których brali udział nasi goście z Chin. Wspomniała o jedzeniu, które uznała za przepyszne. I jest bardzo szczęśliwa, że może tutaj być z nami w Polsce. Bardzo się cieszymy. We are very glad to have you. Are there any more questions? What she said just now is what we want to say. Yes. Mm-hmm. I on powiedział, że Izabela mówi tutaj w imieniu wszystkich, że yes. Tak naprawdę każda z osób mogłaby powiedzieć to samo. Że... Yes. Co macie w planie? What are your plans? Teraz, najbliższy godzina, dniach. What are you going to do? Idziemy do, zaraz idziemy do szkoły, tutaj play school. Będą się uczyć gotować. Nauka polskiego. Nauka języka polskiego. Dzisiaj. My age is too much here. And a lot of them are very interested in the lessons. Especially in the second school this morning. Wyciągają bardzo dużo doświadczenia z lekcji, w których mają okazję uczestniczyć, są również bardzo interesujące. Now we are here, some of us want to ask me, when will we come here again? Niektórzy z nas pytają, kiedy znowu przyjdą. Yes, because when we got out of the room and we saw the sky, it's very clean and it is very green. And the people, when we couldn't find our way, the people around us were very friendly to us, and they told me and they sometimes they helped me and. They used my phone to communicate with us instead of us. I really want to say thank you. Od momentu wylądowania w Polsce zaskoczyła mnie czystość nieba, zieleń. Zaskoczyła mnie również gościnność, nie tylko osób, które się nami podczas tej eskapady opiekują, ale również gościnność mieszkańców Olsztyna, którzy w każdym aspekcie byli wyjątkowo pomocni. I za to dziękuję. Now, Vietnam is a very big city, and it's very famous for kites, and it has many, many very big factories. You mean Weifang? Yes, Weifang. Weifang jest znany z produkcji samochodów. W Weifangu jest wiele fabryk. Byłem. A to byliśmy. We both want to make our partnership stronger and stronger. Yes, we hope so. We hope so. Również mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie coraz bardziej ścisła, coraz silniejsza. Pięknie, no uczestniczyliśmy, co prawda, dwa lata temu, jak byliśmy, to niestety pogoda pokrzyżowała troszkę szybki, bo odbywa się doroczny festiwal latarców, tak, w naszym mieście. No, w kolejnych następnych latach, jak pan dyrektor był pan czysto, to
miał możliwość tam nad morzem, bo to kiedy morze trzeba było szybko pojechać, w tym uczestniczyć. Natomiast no, jest to festiwal znany na całym świecie i na pewno jesteście z niego dumni. Mr. President mentioned your famous kite festival, and he hopes to see it since the weather was a bit iffy. Yes, I think you can go from with more people. Pan powiedział, żeby przybywać w tłumie. Z innych krajów przedstawiciele i ze Stanów Zjednoczonych, także widać, że jest to światowej marki po prostu wydarzenie, które ma swoją już tradycję, historię i oczywiście bardzo wysoki poziom związany z tym osiągnięciem. Mr. President was surprised to see many delegations from various parts of the world, yes, such as the United States. It's a world-class event, and he hopes to see it grow stronger every year. No i w tym roku to pan Krzysztof też tak będąc zabrał ze sobą zespół Tortowo, zespół pieśni tańca, który na tym festiwalu występował, a myśmy w ubiegłym roku, mając tu z kolei festiwal folklory, taki organizujemy rokrocznie, w tym roku to był już 23, gdzie co najmniej mamy zawsze 10 międzynarodowych zespołów z całego świata folklorystycznych, on się odbywa w lipcu, jesteśmy już po, to w ubiegłym roku też mieliśmy po prostu artystów z Wejba, którzy przedstawiali wasze tańce i folklor, bardzo pięknie. Another part of our partnership is a cultural one. Last year, during your festival, a folk group of Dobro performed in your festival, and the same goes with folk groups from Whiteham. They performed here in Oldham.